Państwa, Issa Parszamena, Sport, PR24TV w niedzielę 4 marca. 3 marca koszykarze Elektrobud i Westmet Setbe Pruszków w Krakowie zagrali z miejscowym R8 Basket ACTS Politechnika. Zespół prowadzili w Krakowie tylko na początku spotkania. Po akcji Damiana Cechnika podobieczni Marka Sapołowskiego prowadzili 7-2, jednak w kolejnych fragmentach meczu zaznaczyła się przewaga gospodarzy. Bez rozkrywającego Adriana Kortalskiego koszykarze nie dali rady pokonać na wyjeździe. R8 Basket ACTS Politechnika Kraków, Elektrobud i Westmet ZP Pruszków 83-58. Kolejny mecz koszykarze zagrają na hali Snicz Sokół Łańcuch w niedzielę 11 marca o godzinie 17. Na koniec dzisiejszego wydania chcielibyśmy Państwa zaprosić na mecz Panattoni Europe Leader Pruszków ACTS Uniwersytet Gdański, który odbędzie się dzisiaj 4 marca o godzinie 18 na hali Snicz. W tym wydaniu to wszystko. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.